Wszystkim z tej strony Atakama na waszym ekranie, na waszych ekranach. Kolejny odcinek ze Star Stable i jest to kolejne omówienie aktualizacji środowej, aczkolwiek jest to też takie trochę, no, poplątane z pomieszaniem. Słuchajcie, nie było mnie 2 tygodnie chyba tutaj, więc co? Jak tam koniki? A bardzo dobrze. No, także pierwsze, co chcę powiedzieć, ja tutaj stoję już jakiś czas i byłam na ZW, bo ogarniałam pranie i takie, wiecie, domowe rzeczy. Nie, ja tak sobie tutaj opostałam i wy jesteście tutaj przy mnie nagle. Także chciałabym was wszystkich pozdrowić, przeserdecznie, mocniutko wyściskać każdego z was. Nie wiem, jak tutaj pokazać wszystkie wasze imiona i nazwiska z SSO oczywiście, ale jeśli widzicie się, to serducha dla was, mega miło, że tu jesteście i w ogóle to jak tam piszecie, w ogóle no mega, mega milutko. Słuchajcie, nie było mnie na 2 aktualizacjach i ja kompletnie zaczęłam to nagrywać, bo wy jesteście. Chciałam, żebyście siebie też zobaczyli na odcinku i obiecałam, że was pozdrowię, więc oto są pozdrowionka. I co? 2 aktualizacje. Wezwanie Sabin. Część mieszkańcy Jorviku z każdego zakątka wyspy przybyli. Zaimponuj baronowej, jazda na szlaku czerwonych sznurków, czyli to już kiedyś robiliśmy, zaganianie i na aktualizacji. Odświeżyliśmy nieco trenerkę koni, mistrzyni klubu. Wyglądają teraz lepiej, mają zaktualizowany interfejs. O proszę. Testujemy nowy przycisk, dostępny tylko dla garstki graczy. To sklep kony, który pojawia się koło sklepu globalnego. Udało ci się opanować program ujeżdżenia do perfekcji? Aha, bo ja tego nie zrobiłam, słuchajcie, więc nie wiem, czy to będzie dla mnie dostępne. Raptor wrócił! Szukasz okazji, by poznać swoje mistrzostwo w ujeżdżeniu, przygotuj się na ostateczne wyzwanie. Sprzątanie. Goście Święta Jorwickiego zostawili w całym Morland śmieci. Recykling z Big Bony, ekskluzywne czempiony. Zgłoś gracza. Funkcja jest dostępna w Australii, obecnie jest testowana w Szwecji, na Ukrainie i w Rosji. Dobra, czyli będziemy mogli sobie zgłaszać gracze, spoko. Koń ardeński, Sir Francis i Mustang witają wiosnę całkowicie nowymi maściami. No dobra, to ja się tutaj przejdę, zobaczę co i jak. Dziewczyny, bardzo was jeszcze raz pozdrawiam. Strasznie, naprawdę strasznie miło, że tu jesteście. W ogóle mam masę starcoinsów, z tego co widziałam. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, skoro już mam masę tych starcoinsów, no ten mi się jakoś tak średnio podoba. I w ogóle coś tam z Tan było, że mamy jakieś zadanie u Tan. Luciany. Zatracić się w święcie? By dowiedzieć się więcej o święcie jest dzieckiem. Dobra, to zrobimy to na szybko, bo ja tego też jeszcze nie zrobiłam. Wcześniej tego nie zrobiłam. I teraz co? No, w sumie to taki wstęp. Chciałabym być na czysto z tymi aktualizacjami, a nie wiem, jak to będzie tutaj wyglądało. Skoro ja nie zrobiłam tych zadań, wiecie, z baronową, no bo ich nie zrobiłam. Aha, dobra, to ja widzę tutaj tam, można jechać i nie trzeba czekać. To sobie szybciutko pojedziemy, czekajcie. Gdzieś tutaj, nie? No. Fajnie, że nie muszę czekać, więc to mi dużo ułatwi. No nie wiem, jak to wygląda, też tych punktów nie uzbierałam dużo, dlatego że no kurczę, nie miałam kiedy, no naprawdę, uwierzcie mi, ja teraz w ogóle nie miałam czasu, żeby siedzieć tu. Troszkę mi zdrowie podupadło, musiałam zadbać o siebie i w ogóle muszę łazić po lekarzach, co jest raczej no niefajne. Ale no cóż, jak trzeba, to trzeba. Pamiętajcie, że wy jesteście też bardzo ważni i żeby dbać o siebie, o swoje zdrówka i co jakiś czas badać się, żeby tam coś nie powychodziło nieoczekiwanego nagle. Także dbajcie o siebie. I nie wiem, czy u was też, ale u mnie w ogóle jest taka pogoda zrąbana. Jest tak zimno, masakra, już była taka piękna wiosna i przestało się chcieć w ogóle robić cokolwiek. No, co jeszcze z takich tematów trochę poza SS-owych? Mam auto u mechanika znowu. No cóż, mam nadzieję, że nie za długo. Gdzie jest mój pies? Aha, Franka w ogóle dzisiaj nie ma na odcinku, bo on chyba usnął gdzieś tam na swoim legowisku. A jesteśmy już z powrotem? Tak, no to dobrze. Tego zadania naprawdę mi się nie chciało robić, ale jestem ciekawa tego zadania u Tan z tym sprzątaniem.
Ej co? Ej co? Ej co? Ej co? Jakie jest zadanie? No właśnie, to są stare zadanie. Dziękuję, że mogłyśmy ci pokazać. A oj, dostaliśmy jeszcze te żetony. No nie wiem. Dobra, ja to sobie przeklikam, bo jakby... Dobra, tak. Czy ty masz coś? Raptor powrócił. A, i widzicie? Ja bym tego nie miała, gdybym tego nie zrobiła. Czyli coś mi dobrze podpowiadało, żeby to zrobić. Dinozaury nie wyginęły. Aha, to tak jak o mnie. Ach, on z tym psem... Jeju. Ding dong! Co jest? Tam jest, złap mnie za rękę, zaraz zemdleję. Serio. Raptor powraca z dusz poszukiwa... Co? Pora na rap. Zarapuj nam, Raptor, zarapuj nam. Respekt, yo. Pozdodę. A rodzinki. Raptor zrobił sobie przerwę, ale dalej ma to coś. Żaden ze mnie Raptor. Rizzy mnie wołają. Jak wlatuje rap, wszystkie głowy się zwracają. Chyba coś zwracają. Chwila, moment. Kto się niby skończył? Jakby ktoś z tym zadzwonił, to by się rozłączył. Słońce wzeszło, hej yo yo. Raptor się budzi, hej yo. A teraz Rizzy, jestem... Co? To znaczy Rizzy było świetne. A, to się nazywa gwiezdna jakość. Bez odbioru. Ha, ona zemdlała! Okej, okay, wszystko? I co, to koniec? Czekaj. Wszystkie. Czy z nią jest wszystko dobrze, czy nie? Bo ja teraz... Stop. Jeszcze jakieś zadanie u Tan mieliśmy, tak? A gdzie jest Tan? Tu mam to, ale ja tego nie zrobię, no bo mam niedokończone, więc okej, okay, jakby spoko. To jest jakby okej. Okay. Ale no Tan nie ma. Mam ten wyścig z tą szpulą tutaj. To też to mam. Dobra, wezmę się do Murland, no. Dobra, jestem debilem. Już wiem. Ja już wszystko rozumiem. Ja już wszystko rozumiem. Dobra, nieważne. Dobra, no nieważne. Zapomniałam po prostu, że to tutaj jest. Serio. Ale wstyd. Nawet w SSO nie umiem. Nie, naprawdę, zapomniałam. Kompletnie w ogóle mi to wyleciało z głowy. Mhm. Chcesz czegoś? Moje koleżanki mają więcej dyscypliny i precyzji niż ty, więc to dziwne, że tu jesteś. Stresujesz się? Na to wygląda. Może przybiegnij na drugą stronę ulicy i pobaw się z tymi kocimi i psimi klubami jeździeckimi. Aha, nie udawaj, że mnie nie znasz. Znam i żałuję. W każdym razie nudzę się, więc równie dobrze możemy dokończyć tę rozmowę. Żaden z torów na Jurwiku nie jest wystarczająco trudny dla moich rekrutów, więc stworzyłam własny. Nie nadaje się dla dzieci bawiących się końmi, więc pewnie ci się nie spodoba. Na ten moment żadnego z moich jeźdźców nie ma na torze, więc jeśli nie boisz się ośmieszenia, to możesz się przejechać. Na pewno chcesz to zrobić? Oh, bucisze! Pokażcie! Ej, spoko, ona ma takie? No, to są takie jej bucisze. Podobne. Dobra, to co, jedziemy za bucisze? No za bucisze to pojadę, oczywiście, że pojadę za bucisze. Myślałam, że w ogóle to taka dupna aktualizacja będzie, ale w ogóle to wejście Raptora było jak... Po co? W sensie... No wiecie co... Aaa, o matko! A, dobra, a tu opony jakieś, okej. Okay. Ej, mało czasu jest w ogóle na przejazd. Muszę sobie ściszyć okulary. A, o matko! Nie mogę teraz ściszyć. Pewnie źle trzymam słuchawki. Nie pytajcie, co ja dzisiaj w ogóle zrobiłam. A ja tak właśnie czułam, że coś jest
tak jakoś niedobrze mi. To ja, kiedy próbuję cokolwiek. Dobra, no nieważne. I teraz sobie mogę ściszyć przynajmniej. Jakby... Ata, okej. Okay. Nic, to nie jest twoja wina. To nie jest twoja wina. A tak szczerze, to po prostu zakładałam szybko słuchawki, dlatego że dzwoniła do mnie rodzinka, już wam mówiłam, musiałam przerwać nagrywanie. I dlatego po prostu ubrałam na szybko, tak jak ubrałam. A, ło! Aha, bo to mnie spowalnia, dobra. Ła, no jedź! Przecież ja się nie zatrzymałam! Masakra, boję się, że zaraz mnie tutaj coś pierduknie. Ej, ale tor spoko. Tym bardziej, że mamy dostać za to buty, więc... Ciekawe, czy ona jest w dwóch miejscach naraz. W sensie, jak jesteśmy tu, to jest tutaj, a jak nas tu nie ma, to jest tam. Okej. Okay. Ale dziwna ta trasa. Tak po tych górkach tutaj. O, już będziemy, już koniec, już. Chyba dojeżdżamy tam do końca. No to nie ma tak źle. O, wow! O nie! Dobra, dobra, zaliczyło. No nie jest to najprostsze, ale też jakoś super trudne nie, więc spoko. Dobra, a dostaniemy za to te żetony, bo ja mam ich w sumie... Ej, 107! Skąd ja mam ich tyle? Ja naprawdę tutaj mało gram, więc to nie jest nie najgorzej. Dobra, czy ja za to dostaję jeszcze żetony? Tak, 3. To ja to sobie później zrobię, jak już sobie zmontuję odcinek, żeby nie było. Dobra, dziewuszki, co my tutaj mamy do zrobienia? Ale masz ładnego konika. Ząbkowanie zwierzęta z kota. Za dużo śmieci. Wiesz, czym jest szlak czerwonych sznurków? Pomysłowe rozwiązanie, by ocalić planetę. Jestem bardzo zajęta prowadzeniem święta, doprowadzeniem święta do perfekcji, nie mogę wszystkiego zrobić sama. Przywitasz się... Przywitasz tę ekscentryczną panią inżynier stojącą obok metalowego konia? A, dobra, czyli Big Bonnie. Gdzie ona jest? Kurczę, nie widzę jej. Ach, tu chyba, tak? Nie, czekajcie, gdzie? A, tu, dobra, dobra, dobra. Cześć. Gdzie się podziała ta kotka? O, mam, mam towarzystwo, witaj. Pikniki, wyścigi, źrebaki, hałasające po polach, święto jeździeckie w pełni. Pewnie chcesz się dowiedzieć, jaki jest mój ulubiony w tym wydarzeniu? Na Irwiku jest mnóstwo odpadów, wiesz, niektóre z tych śmieci. Z nich to śmieci, ale ktoś odpowiedni potrafi je zmienić w złoto. To znaczy nie tak dosłownie, ale chyba rozumiesz, o co mi chodzi. Jeśli dasz temu koleżce surowce wtórne, dostaniesz żetony. Musimy dbać o planetę i wykorzystywać wszystkie dostępne zasoby. O! Jeśli zobaczysz moją kotkę, powiedz jej, żeby tu wróciła, dobrze? Gdzieś ty się podziała, moja ty złomkiciu. Złomkicia. Dobra, to zadanko mamy odhaczone. I co tutaj jeszcze? Za dużo śmieci. Wspaniale cię widzieć. Uwielbiam, gdy podczas naszych świąt pojawia się tak dużo gości, ale dlaczego zawsze zostaje tyle śmieci? Dobra, czy pomogę jej ogarnąć ten bałagan? No tak, no dawaj, robimy od razu. Bardzo ci dziękuję. Aha, czyli po prostu jak będziemy dziś widzieć, to mamy zbierać. No, rozumiem. Zbłąkane. A coś jest nie tak. Ze skotem o zagubionych zwierzętach. No, czyli to jest takie doprowadzanie tych zwierząt. Nie lubię tego w ogóle zadania, bo ono jest takie dość ciężkie, bo te zwierzęta trzeba po prostu trzymać, tak wiecie, ze sobą je, albo prowadzić tak do przodu i to jest takie... Tylko nie mów nikomu, że je zgubiłem, dobrze? Mali uciekinierzy. I ciekawe, po prostu jesteś przynajmniej jedno zagubione zwierzę. No, i to jest właśnie to. Czyli co, będziemy musieli go szukać. Ciekawe, czy gdzieś tutaj w okolicy coś będzie. Zazwyczaj, wiecie, gdzie te zwierzątka ja widziałam? Tam w lesie na dole, ale nie wiem, czy to będzie akurat tutaj. Nie wiem, czy to się da tak po prostu przyprowadzić. Czekajcie, tu coś jest? Nie. Czy ja mam w ogóle śmieci jakiekolwiek?
Mi się wydaje, że mam. No właśnie, to od razu, zanim pojedziemy szukać czegoś, to od razu sobie zobaczymy, ile dostaniemy żetonów za to, co mam teraz aktualnie z tymi śmieciami. Wymień 5, wymień 10. A, czyli 10 za 2. Spoko. Czy ja mam tyle? 5 za 1? Ach, teraz już nie mam. Dobra. No to dobrze. No to ej, no to jest w ogóle super z tymi żetonami teraz. No, totalnie. Czy tu gdzieś będzie jakieś zwierzątko do odprowadzenia? Wątpię, żebym tak nagle znalazła je. Ale w ogóle z tymi słuchawkami to hit. Ja tak kurczę, chcę tutaj sobie ściszyć i nic. No nie ma żadnego zwierzątka. A, jest! Nie! To jest coś? To jest zaginione zwierzątko? Tak, wydajesz się zagubione. Chodź. Ojejku, jak dobrze, że idziesz za mną. Bo wiecie, o co chodzi. O, tu mamy drugie zwierzątko. I teraz nie wiem, czy krowa idzie za nami też? Chodź. A, i to już trzeba pchać. To tego mi się straszliwie nie chce robić. I nigdy mi się nie chciało, nie lubiłam strasznie. I właśnie o tym mówiłam. Nie, dobra, w dupie. Naprawdę mi się po prostu tak nie chce. Nienawidzę tego zaganiania. To jest takie męczące. Dajcie znać, czy wy to lubicie. No, ja, jakbym miała dużo czasu i zależałoby mi na punktach, to bym to zrobiła, ale tak ogólnie to totalnie nie. Fajnie, że to święto jest. Słuchajcie, mam taki myk, żeby sobie w to grać. Dobra, to jest zrobione. Maliuciek i Okej, czyli jak będę sobie znajdować gdzieś tam, no to. Jayla, pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam. No. Idziemy zrobić chyba jeszcze dwa zadanka, bo tam się świecą dwa wykrzykniki. Ciekawe, co tam ciekawego jeszcze. Wiesz, czym jest. A, dobra, ten szlak czerwonych sznurków. To ja sobie to zostawię. Tego robić nie będę, bo to mnie tak. A, zrobię sobie, jak będzie trzeba. A tu jest chyba z tymi wyścigami, tak codziennie do zrobienia. Tak czy nie? Czekajcie, świętowanie mistrzostw, tak. Więc ten szlak czerwonych sznurków tak. Tak o sobie będzie. No i to wszystko chyba w tej aktualizacji. Ja mam jeszcze 12 poziom, nie 15 tego konia, więc też nie będę od razu kupowała. No dobra, zobaczymy ten szlak. Tak, dobra, wiemy, tak. Dobra, dostaniemy za to coś. Ruszajmy na szlak czerwonych sznurków. No, to też robiłam generalnie rok temu i to może też dlatego tak mnie, wiecie, nie korci, żeby to robić. A, dobra, jodłowy gaj i teraz trzeba pojechać do podwózki i dopiero z podwózki tam, także widzimy się już na miejscu. Witaj! O! Witaj na szlaku czerwonych sznurków, Lilian. Pozwól, że trochę ci o nim opowiem. Dobra, my to wiemy, serio. My już to robiliśmy chyba rok albo 2 lata temu. Jakoś tak. Więc sorki, że ja to tak przeklikuję, ale no naprawdę dla mnie to jest takie, wiecie. No, robię to cały czas. Aha, i teraz co? Ja muszę to zrobić, ten szlak czerwonych sznurków, żeby zrobić zadanie. No to jedziemy. Pamiętam bodajże, jak tam się jedzie. Tutaj jedziemy, tak. I teraz co? Tu górą, tak? No chyba górą, no. Dobra, tutaj się zapali. Dobrze, dobrze. Dzień dobry. I sobie pojedziemy tędy. I tam właśnie u góry, bo tutaj o, tak, zapalimy to. Tam u góry będą chyba wszystkie dziewczyny, z tego co pamiętam. I za to też się chyba żetony dostaje. W ogóle jak szybko mi tutaj te żetony teraz nabiło, serio. Będę musiała coś wybrać, bo nie wiem, czy ten ostatni, czy w ogóle ten tydzień to będzie ostatni tydzień mistrzostw. W następnym tygodniu poczuj atmosferę zawodów. Całusy zespołu Stelistana. Ha, koń ardeński, Sir Francis i Mustang witają. W sensie nowe maści, więc ja chyba sobie jeszcze się wstrzymam. Zostawię sobie te Starcoinsy. Ale no powiem wam szczerze, że nie wiem, czy to będzie jeszcze. W sensie to święto jeździeckie. No zobaczymy. Postaram się troszkę nadrobić tutaj teraz, kiedy mam czas w końcu trochę posiedzieć, bo spoko. Ale i tak zawsze najbardziej, naprawdę takie najbardziej oczekiwane przeze mnie święto to jest Halloween. Teraz nic takiego fajnego jak to Halloween nie będzie. Dlatego, no wiecie.
No fajne te dni otwarte i tak dalej, ale to jednak nie, no nie, nie Halloween. Zobaczymy, czy ja tutaj dobrze jadę, bo teraz nie pamiętam, czy tutaj się zjeżdża już chyba. Kurczę, gdzie są te dziewczyny? Nie, dobrze jadę, dobrze jadę, dobrze jadę. Tu, tu, tu. O, jak ładnie. Nie wiem, no i tu teraz powinno coś się dziać. Ale się nie dzieje. Dobra, inaczej. Ikony mapy. Wszystkie. I co teraz? No nie wiem, pamiętam, że trzeba było tu przywiesić ten sznureczek. I tyle chyba. A i to tu wszystko jakby koniec. No nie wiem. No nie wiem. Serio, nie mam pojęcia. Jakbyście słyszeli generalnie jakieś takie dziwne dźwięki, to pieski się bawią. Więc z góry was przepraszam, bo ja mam słuchawki i one tak strasznie wygłuszają, że ja naprawdę kompletnie nic nie słyszę. No nic, dobra, misiaczki, ja się pobawię w ten rytualny krąg. Voilà! Jak dam radę? Ale my się będziemy żegnać w tym odcinku. Jejku, dziwne. I to z tym raperem było dziwne. Nie, ja muszę w ogóle jeszcze pojechać na tą. Strasznie dziwne. Tam na mistrzostwach w Murland, no to ja mam tam pozaczynane i to wiem, ale tutaj teoretycznie żadnych nowych zadań już nie ma. No tylko z tą baronową, ale ja nie mam tego zrobionego, więc mi się to nie jakby nie odblokowało. No i tyle. Ten szlak ja tego kompletnie nie czaję i w ogóle nie czaję tego tutaj. Z tym raptorem. On tu stoi, ona tam zemdlana, tak se leży. No dobra, miśki, pyśki moje kochane. Ja będę kończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o komentarzach, subskrypcjach i łapeczkach. Dajcie znać, co wy myślicie o tej aktualizacji. Koniecznie mi dajcie znać, co oni tam w ogóle z tym szlakiem? Co ja zrobiłam się, bo na bank coś zrobiłam się, tylko nie wiem co. Bardzo ładny koniś, bardzo ładny koniś. Ja tutaj obok. No, także trzymajcie się, do następnego. Cześć!